Siema, siema, siema! Witam! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Poniedziałek, oczywiście przy najlepszym transiku, jaki uda mi się znaleźć. Ale ta muzyka jest wspaniała, naprawdę. Co ja bym zrobił bez niej, naprawdę nie wiem. Dobra, czyli tak, tutaj wszystko mogę już pozamykać. Tego nie. Tego chyba też nie. Wszystko chyba działa, nie? Dobra, wszystko działa. Witam, witam serdecznie. Bardzo wszystkich moich tutaj wiernych widzów zgromadzonych. Siema mordy, siema, witam. Witam panowie. Dobrze, a więc tak. Zajrzyjcie sobie na sam początek do opisu. Opis tam troszeczkę zmieniłem, dodałem tam parę rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, nad moją głową pojawił się nowy cel dotacji. Tak więc cel dotacji, ogólnie no pieniądze z dotacji pójdą oczywiście na giveaway'a. I giveaway będzie, myślę, jak zrobimy ten cel w tym momencie. No i dobra, i lecimy. Tak więc ja się tam dowiadywałem wszystko prawnie, jak to ma wyglądać i tak dalej. Tak więc myślę, że możemy lecieć. Witam Wik, siema siema, witam wszystkich ogólnie. Gontek, Franek, Aga, Szymon, Bakuś, Panfierro i Skibos. Tak, siemanko, witam serdecznie. No dobra, no to co, lecimy. Na poprzednim streamie tutaj zagraliśmy sobie tylko jedno spotkanie, na razie ligowe. Rozpoczęliśmy już ligę, tak więc 1-1 z Wisłą Płock. Siema Don Mateo, z transików tylko muzyka. Tak, tylko muzyka. Dobrze, więc tak, już tutaj mamy praktycznie lipiec za nami. Jeszcze mamy tutaj jeden mecz z Zagłębiem przed nami, później Wisła, Raków, Jagiellonia, Korona. Potrzebuje wzmocnień, nie? Potrzebuje wzmocnień i tak mi się wydaje, że skupimy się tutaj na prawym skrzydle, bo oprócz Erika i Irki nie mamy tutaj za bardzo nikogo, kto na tej pozycji może grać. Tak więc następny najlepszy zawodnik to Igor Angulo, czyli napastnik lub ten Prochaska, który jest środkowym pomocnikiem. Bo tak, no, na poprzednim streamie tutaj próbowałem się skupić na obrońcy, znaczy na środkowym pomocniku oraz na prawym obrońcy. No co prawda na prawą obronę dalej potrzebujemy. Tak więc prawa strona tutaj głównie potrzebuje wzmocnień, czyli i obrona, i prawe skrzydło. Czy snapa odczytałem? A widziałem, że tam mi właśnie wysłałeś. Poczekaj, już sobie go ogarnę. No to masz, stary. Masz powrocik. Dobra, tak czytam tutaj, czytam te wasze komentarze. Dobra, czyli tak, zobaczmy, co mamy w scoutingu ogólnie, bo tutaj no, prawa strona obrony oraz środek pomocy głównie. Tak więc tak, trzeba będzie poszukać. Myślę, że najpierw rozpoczniemy na szukać tutaj zawodników z wygasłym kontraktem na prawe skrzydło. I myślę, że zaczniemy tutaj przywoływać tych zawodników na testy. No dobra, mamy tutaj sporą ilość, tak więc nie jest zbyt dużo tych zawodników, ale myślę, że wszystkich ich można będzie do klubu sprowadzić, bo nie będziemy czekać na raporty, bo to jednak zbyt długo trwa. Tak więc zaprosimy na testy wszystkich 20 zawodników. Aleksander Chlieb nie może zostać zaproszony. 38 lat, no on to jest oczywiście no byłą gwiazdą, nie? Gwiazdą, no można powiedzieć gwiazdą, bo grał przecież w Arsenalu, nie? W Barcelonie nawet. Tak więc gwiazda. No ale już 38 lat.
siema, siema. No dobra, czyli cała reszta dostała tutaj ofertę ode mnie na testy, ale to nie wszystko, nie? To nie wszystko, tak więc jeszcze zobaczymy teraz wypożyczenia na liście do wypożyczeń, kogo mamy, kto byłby zainteresowany wypożyczeniem do naszego klubu. No i mamy na przykład lutowacza, no ale kurde, tutaj jest problem, że właśnie nie wiemy nic o tych zawodnikach. Tak więc myślę, tych wszystkich powyżej 100 tysięcy sobie przeskautujemy. No tutaj Polacy zostali, nie? Sami. No dobra, no to Polaków. No nie, raczej, kurde, nie podejrzewam, żeby tutaj oni byli jacyś cudowni, chociaż ten Piotr Samiec-Talar może w tym momencie nie jest jakiś ultra, ale on chyba ma tutaj jakiś potencjał, nie? No dobra. Tutaj widzę, że i tak większość tych zawodników to młode chłopaki, tak więc przeskautujemy sobie ich wszystkich. No dobra, czyli to jest prawe skrzydło, prawą obronę tam nam skautują. No dobra, no teraz trzeba po prostu czekać. Nie jest za głośno nic, muzyka. Nie słyszycie wiatraka, mam nadzieję. Bo kurde, jest tak gorąco, że nie wyrobię tutaj bez wiatraczka, nie? Ogólnie muzyka tak głośno gra, że ja siebie prawie w ogóle nie słyszę, jak mówię. I poprzez to pewnie też troszeczkę głośniej mówię. Tak więc dawajcie znać, jak to wygląda oraz słychać. No dobra, wezmę udział, niech będzie. Dobra. Siemanko Norbert, witam, witam. Klub patronacki, ale Bakao, czekamy. Czekamy na razie na ten klub patronacki. Poczekaj, już ci tutaj pokażę. A więc klub patronacki jest w realizacji. Poczekamy jeszcze 3 dni. No dobra, no to lecimy. Okej, Omar Tal do nas przyjdzie na testy. Dobra, czekamy na tych zawodników. Muzę trochę ścisz. Dobra. No tak, jest troszkę za głośno, jest. A chcę tak zrobić, żeby właśnie muzyka zagłuszała mi ten wiatrak. Bo patrzcie, teraz wyciszę muzę całkiem. I słychać chuja, nie? No, a teraz cyk. Dobra, myślę, że tak będzie dobrze. Dobra. No to lecimy dalej, tutaj kolejne mecze. Tak więc Lech na razie jedyną drużyną, która zdobyła 3 punkty, a tak każdy z remisem, nie? Szumi jak nad morzem, no. No dokładnie. No właśnie, ten Irka, najgorszy zawodnik tego poprzedniego meczu. Angulo też za bardzo się tutaj nie spisał. Ściślak z czerwoną kartką też tutaj się za bardzo nie pokazał dobrze w tym pierwszym meczu. A tak ogólnie myślę, że cała reszta całkiem spoko. No to dobra, akceptujemy tutaj chłopaków na testy. A ten nie chciał do nas nawet przyjść, no dobra. Dobra, zapraszamy wszystkich. Dobra. Haha, twój zagłusza. Dobrze, czyli tak. Dobra, Naczk raczej nie, Grochowski nie, Guzik chociaż, no nie, trzy gwiazdki nie, Szybkowski, Gicela. Dobra, to ja może z nimi od razu będę kończył też te testy, jak są tacy słabi. Zakończ testy, dobra. No tak, trzeba się będzie ich pozbyć tutaj od razu, nie? Żeby mi nie zajmowali miejsca. Tutaj mamy Guzika, który ma już w tym momencie, jaka determinacja. No ale czy samą determinacją on coś tutaj
wskóra. Dribbling jedynie wysoki, a tak to jest słabiutki z UKS-u. Kluczowy zawodnik drugiej ligi. No nie, nie ma szans, nie. Tutaj minimalnie trzygwiazdkowego myślę potrzebujemy, nie? Dobra, dalej. Gicela też nara. Jaszczak. On tutaj ma jakiś ciekawy potencjał na te 3,5 gwiazdki. Dobra, tak więc myślę, że tego mogę sobie zostawić na tych testach. Chociaż w tym momencie byłby niepotrzebny. I może się jeszcze nieco rozwinąć. No dobra, mógłby zostać. Niepotrzebny może się rozwinąć Liput. Kurde, jacy oni wszyscy zdeterminowani są, nie? Co to jest, że tylko jeden moderator na streamie? A to nie potrzeba tutaj więcej, nie? Siemano, Jean de la Gure. Siema, siema. Witam. Dobra, już mam 40%, cyk. Tutaj małe przemeblowanko. Cyk. Dobra. Co z nim zrobimy? No on tu wykazuje też jako takie umiejętności, tak więc myślę, że też możemy go zostawić. Dalej, Bartosz Żak, to już raczej nie. Dalej. Waksmuncki. Nie. Nara. Bolisega, no też raczej nie, niestety. Nowicki. Też nie. Krzykawski. O, Krzykawski. Tu też 3,5 gwiazdki potencjału. Dobra, możemy go zostawić. Więcek. Wydupcza. Cesarek też. Kopciński. Kurde, przydałby się nam taki, nie? Do skopconych. Drzymała. Też nie daje rady. Frimpong. Też raczej nie. Babajan. Też 3,5 gwiazdki potencjału. Ale oni wszyscy są teraz, kurde, za słabi, nie? No dobra, Babajana można zostawić. I Olszewskiego też wypierdzielamy. Dobra. Sprzedaliśmy 11 tysięcy karnetów w tym sezonie. Co nam dało? 419 tysięcy. No spoko, nie? Myślę, że spoko. 11 tysięcy my mamy... na stadionie mamy 24,5 tysiąca miejsc siedzących. No to prawie połowa, nie? Prawie 50%. Siemanko do Dominguez, witam, witam. Lukiniasa wypożyczyć. Lukinias. Kurde, chyba nie mam takiego zawodnika. Dobra. Okej, okay, raport skauta, czyli w sumie, kurde, z tych wszystkich zawodników, których wzięliśmy, raczej i tak się nikt tutaj nie nadaje, nie? Ten Tomasz Liput. Kurde, no oni są za słabi, nie? Gdzie jest Irka? No, jak Irka ma 3,5 gwiazdki. No nie, dobra, nie, wszystkich trzeba wypierdzielić. Dobra, no niestety nie pykło nam z tymi testami. Dobra, szkoda czasu w ogóle, kurde, na to, nie, ale... Okej, okay, czyli czekamy jeszcze na te raporty zawodników, którzy chcieliby być wypożyczeni. No to zobaczmy jeszcze ci, którzy są na liście transferowej. I ci, którzy byliby zainteresowani przejściem do naszego klubu. Czyli Bakalow, no ale też, kurde, o nich nic nie wiemy, nie? No dobra. No nic, i tak trzeba czekać na
raporty naszych skautów. Tak więc Cracovia, kolejny remis w Ekstraklasie z Zagłębiem. Jak po pracy? A no dobrze ogólnie, ale też dzisiaj taki kurde szalony dzień miałem w pracy. Ale nie gadajmy o pracy, bo już jest wieczór, nikt nie chce słuchać. O pracy, po pracy, ja też nie, tak więc nie będę sam gadał. Ogólnie ciężko było, ale dałem radę, nie ma co tam narzekać. Dobra, trening. Moi drodzy, ponieważ tak, nie podobało mi się, jak wyglądaliśmy ofensywnie, tak więc w tym tygodniu dodatkową sesję będzie ofensywa. A także poczekajcie, technika. I tak, stwarzanie sytuacji oraz wykorzystywanie akcji. Ataki skrzydłami, cierpliwy atak. No i dobra. Gitarka. Aha, Lukinias przez Q. Dobra. Spalony od tej pogody płot malowałeś? Aha. Uwierz mi, też bym chciał, nie? Kurde, poczekajcie. Czyli z Legii on jest, mówicie? Idźmy sobie do Legii. Gdzie ten Lukinias? Chyba, że to mało lat jakiś. A właśnie, kurde, dlaczego ja się tutaj nie rozglądam właśnie po tutaj mało latach najpotężniejszych polskich klubów. Oni tutaj może coś będą mieli, nie? Ciekawego do wypożyczenia, bo Legia w sumie już, kurde, powypożyczała ludzi. Rosołek w sumie został. Dobra, jest. Ale to jest lewy skrzydłowy. Lewy skrzydłowy i środkowy. Kurde, na takich pozycjach, co ja za bardzo nie potrzebuję, nie? A on co, byłby do wypożyczenia w ogóle? Nie, nie byłby. No dobra. No, Franek, kurde, wziąłbym, gdyby chciał, nie? Przejść, ale Legia go nie chce niestety wypożyczyć. Dobra, Raków wygrywa z Koroną 2-1. Pierdziele. Nie wierzę. Siemano, Pablito, witam, witam. Co ty gadasz? Dobra, mamy Weronę oraz Rosenborg. Czyli Werona z Serie A. Awansowali tam dopiero co. Zobaczmy. Obiekty. Czy mają dobre obiekty młodzieżowe? Przeciętna, zadowalający system szkolenia młodzieży, dobre obiekty treningowe. I Rosenborg w Ekstraklasie norweskiej. No i to jest mistrz Norwegii. No myślę, że tutaj chyba się nie będziemy zastanawiać, nie? Bierzemy ten najlepszy klub w Norwegii, który gra w Lidze Mistrzów. Jeszcze tak po piłkarzach zobaczmy. No już tutaj mają powypożyczanych najlepszych. Dobra, w Weronie. Kurde, też po wypożyczaniu już. Ale chyba jednak Werona będzie lepszym punktem, bo tutaj drożsi, jednak Serie A lepsza liga, nie? Dobra. U18 jeszcze zobaczmy. Tutaj został Lovato, środkowy obrońca, ale nie wiemy nic o nim i ocić. Nic nie wiemy o tych zawodnikach. Dobra, i jeszcze Rosenborg raz. Bo może też z pierwszego składu kogoś byśmy tutaj wzięli, ale... Nie, no dobra, Weronę bierzemy, nie? Tam będą lepsi zawodnicy.
Werona. Dawaj. Okej. Okay. Zobaczymy, czy się zgodzą w ogóle, nie? Czyli Werona może w dowolnej chwili przesyłać nam zawodników na wypożyczenie, pokrywając całość ich wynagrodzenia. Nie mamy obowiązku wystawiać ich do gry, a Werona może w każdej chwili ściągnąć ich z powrotem. Zapewnili sobie prawo pierwokupu naszych zawodników. No i dobra. Okej. Okay. Czyli sprawdźmy teraz jeszcze raz, kto tutaj będzie. I czy będą chcieli kogoś mi tutaj wypożyczyć. Czy ktoś jest tutaj może wystawiony na jakąś listę transferową? Ten jest, środkowy obrońca. 25 lat, jest wart milion, nie? Tak więc nawet jeśli by się zgodzili, to ja myślę, żebym go wziął. Normalnie, za darmo. Dawaj, go bierzemy. Kota w worku biorę, ale myślę, że będzie. Będzie tym, będzie kozakiem, nie? Dobrze, więc tutaj za 0,3, nawet na koniec przyszłego sezonu, normalnie. No dobra, to bierzemy go za darmo. Zobaczmy tutaj w ogóle, czy właśnie mógłbym... Bramkarz, ale nic o nim nie wiem, tak więc za mniej niż milion. Myślę, że nie będziemy brać. Miguel Veloso, ciekawe, czy go nam wypożyczą. Nie. Dobra, szukamy dalej. Boketti to kolejny środkowy obrońca. Też by się nam przydał. No, ale nie chcą wypożyczyć. O, Stępiński. Dawidowicz, kurde, ale oni ich na pewno nie będą chcieli wypożyczyć. A, wypożyczyliby, ale z hajs. Tak więc raczej nie. Tutaj jeszcze mają jakiegoś napastnika. Też by chcieli jakiś hajs, tak więc nie. Danzi na środek. Jakiś młody, 20-letni, 400 tysięcy. No też spróbujmy go wypożyczyć. Tak, też za darmo może przyjść. I też na koniec przyszłego sezonu. No i gitara, nie? Dobra, czyli tak, Pazzini, ten napastnik, on ma 34 lata. Co myślicie o Pazzinim? Kurde, Giampolo Pazzini. Ogólnie znana postać. 34 lata, 275 tysięcy, no nie wiem, kurde, nie wiem. W kluby partnerskie? Werona. No nie, tutaj nie mamy, nie? Żadnych piłkarzy dostępnych, ale ja widziałem, to było tutaj gdzieś. A, to było jak proponowałem im zawodniku, znaczy drużynę, nie? To wtedy było. Dobra. Jimenez został wybrany do 11 tygodnia, tak więc całkiem spoko. Paluszek jest gotów do wypożyczenia do Warty Sieradz. No spoko, niech idzie. Okej. Okay. Dobra. Empereur. Zaakceptowali. Oby przyszedł, kurde, z Dancim razem, nie? Dobra, wracamy tu. I szukamy dalej. Szkoda, że ci wszyscy są wypożyczeni. Czyli ten Lovato jedyny został dostępny. Czyli 19-latek. Kurde, no i to jest taka niewiadoma teraz duża, nie? U19 tutaj nikogo nie mieli, U18. No, tutaj nawet nie ma co patrzeć. Dobra, to na tych, na tą całą resztę poczekamy na raporty. Kurde, sporą ilość zawodników tutaj mają, ja pierdzielę. No ale to w sumie normalne we Włoszech.
Dobra, no to co? Tyle, czekamy na nasze dwa wypożyczenia. Mbappe fajnie się rozwija. Raport o zespole, po jednym dniu dostaniesz informację. Dobra, spróbujmy jeszcze tego. Dobra, Kaczorek zrobi tego. Werony zrobi Dara. I U18 Knoyer. Sezonienko? Nie, nie patrzyłem jeszcze, ale dobra, już sobie obadamy. Robert Lewandowski byłby kozakiem. Dobra, sezonienko. No ale to jest napastnik, nie? I to takiego napastnika, kurde, raczej nie potrzebuję. Za ile on byłby do kupienia? Za dwie bańki. No, no. Dobra. No dobra, widzę, że mamy tutaj co nieco. Martello, ale to jest ofensywny pomocnik środkowy. Raczej pozycja, na której nie gramy. No i właśnie ten Lovato. Kurde, to tu Bochniewicz, Wiśniewski lepszy. No to nie, ja gorszych zawodników nie potrzebuję. I teraz tak, Empererur. No kurde, niech przyjdzie, bo będzie kozakiem. I Dancy też będzie dobry. Berardi. Chyba też był lepszy, ale jeszcze nie wiem aż tak dużo. Pierobon. Co to jest za gościu? No dobra, tego Pierobona jeszcze moglibyśmy wziąć. No, ale nie mogę go wypożyczyć, kurde, bo ma 17 lat. Brandy też środkowy pomocnik. Mega potencjał. No dobra, ewentualnie możemy sobie też go wziąć tutaj na 2 lata, nie, nie da rady, no to na rok. Okej. Dobra, i jeszcze ten Sané, napastnik, ale to już nie. Dobra, to tyle. Okej. Czyli pion scoutingu, zobaczmy, co nam skauci przynieśli. Padersen, zastany, środkowy pomocnik. Najlepszym byłby zawodnikiem u nas. Ej, to może z tego wypożyczymy na rok. 37 lat, ale i tak byłby najlepszy, nie? Aha, bo 33 tysiące plus 90, no to nie. Ciekawe, czy by go sprzedali za jakieś 60 tysięcy. Dobra, wróćmy do tych 80. Złożę ofertę, ale raczej się i tak nie zgodzą. A, jest Danzy, okej. Okay. Ciężkowski.
A, ten Brandy też ma do nas przyjść, okej. Okay. Corradini za słaby jest w tym momencie, chociaż kurde, jaki szybki. Za słaby jednak. Sane też widzieliśmy, Martello również. Aha, czyli tutaj wszyscy z Werony. Okej. Okay. Dobra, czyli czekamy na trzech zawodników. No zobaczymy, zobaczymy. Piłkarz był starszy od trenera. Dobra, przyjęli oferty. Co? Dobra, Zagłębie w domu. Tutaj liczę na porządny wynik, ale jeszcze bez żadnego transferu. Dobra, sprawdźmy jeszcze analizę taktyczną. No tutaj nic się widzę nie zmienia. Dobra. Ej, jednej rzeczy tylko nie zmieniłem. Z ostrożnej przechodzimy na pozytywną, a resztę myślę zostawiam. Ben Marshall, mówisz, Norbert? Dobra, zobaczmy. O kurde, gościu. Nie, no przecież nie ma szans na takich piłkarzy, nie? Co się stało, że zacząłem live'y? Znaczy, no tak gadaliśmy sobie ostatnio na Skopconych. Dałem wam wolną rękę do decyzji, co i jak. No i w komentarzach właśnie wygrał Football Manager i powrót do korzeni. No i zdecydowałem się na streamy. Mane, jak pięknie trenuje. Dobrze, dobrze. Irka też bardzo ładnie na treningach. No on ma w sumie bardzo wysoki potencjał. Jeszcze coś z niego może być. No i Ściślak, ale on nie zagrał i tak, bo czerwoną kartkę miał. Kniusa Metsa. Kurde, chyba nie mam takiego piłkarza. A jest. A to Q's. Mały, ale pierwszy donatę. O kurde. Ha, Gontek, dzięki, stary. Elegancko. Dzięki wielkie. No i już trójaczek jest, nie? Już mamy 3%. Tak więc jeszcze 97 i będzie pierwszy giveaway. Dzięki Gontek, dzięki mordo. Elegancko. Dobra. Czyli co, mówisz, że dobry, dostępny z wolnego transferu? A, no to możemy sobie przecież go na testy zaprosić. Co ja, kurde, głupi. Aha, na początku był na wolnym i przechodził nawet do trzeciej ligi angielskiej. Aha. Siemano Mateusz, siema, siema. Dobra, tak, jest zachwycony nawet tym, że przyjdzie do nas, czyli przyjdzie jeszcze przed meczem. Na jakim kompie działam? Ano tutaj jest ósmej generacji i piątka. Podkręcona jeszcze, co tutaj jest, GTX 1050 Titan, 8 GB RAM-u, ale plus 16 GB RAM-u dorzucone przez Intela. I co jeszcze? Tyle, nie? Najważniejsze rzeczy. Pedersen, nie chcą go sprzedać, no to dobra, daję wszystko, 100 tysięcy, dobra, dalej nie chcą. No nie, no, nie kupimy go,
Nie ma szans. Dobra. Kolejne raporty. Nic tu nie ma. No cóż. Ani nie ma nowych wypożyczeń, ani nie ma nowych twarzy. A więc tak, moi drodzy, rozpoczynamy pierwszego beta dzisiaj. Tak więc myślę, że dzisiaj bety będą troszeczkę bardziej złożone. Znaczy będzie więcej opcji. Czyli myślę, że pierwszy becik dzisiaj będzie na to, ile bramek strzelimy z Zagłębiem Lubin. A więc już będę tworzył tego beta. Jaki składzik w Górniku? No na razie podstawowy, nie? Nic tutaj się nowego, nic nowego nie do klubu nie sprowadziłem. Dobra, betting, czyli tak. Ile bramek strzelimy z Zagłębiem, czyli opcja numer 1. To jest 1, czyli ja tak, opcje wam wszystkie napiszę na czacie. Znaczy po co, bo to jest opcja numer 1 to jest, ale nie, dobra, opcja numer 1 to jest 0 bramek. Opcja numer 2 to jest 1 bramka, opcja numer 3 2 bramki, opcja numer 4 3 bramki, opcja numer 5 4 plus, czyli 4 bramki i wyżej. No, no i cyk. Dobra. Zaczynamy bet. No dobra, czyli pamiętajcie. Aha, o kurde. Czyli ja to na odwrót zrobiłem, tak? Czyli... Dobra, poczekajcie, nie betujcie, nie? Nie betujcie, kurwa, nie betujcie. Chuj, już betujecie. No dobra. To zagramy tak. Czyli to na odwrót było. Czyli bet 0, jedna bramka, bet 1, dwie bramki, bet 2, trzy bramki, bet 3, cztery bramki i betu 4 nawet nie ma. Dobra, Wiki, ja ci tam zaraz oddam te 10. Dobra, to zrobimy sobie jeszcze raz, nie? Zrobimy sobie jeszcze raz. Tak, żeby to działało. A, dobra, i tak dostaniecie wszyscy refund automatyczny. Dobra, zajebiście. Refund automatyczny, tak więc elegancko. A teraz ja sobie to zedytuję. No, dokładnie, dobra. Dobra, czyli 0 bramek pierwsza opcja, 2 bramki. Czekajcie. Tak. Dobra, teraz kumam. No, dobra, czyli wpisujecie wykrzyknik bet 1, jeśli 0 bramek, bet 2, 1 bramka, bet 3, 2 bramki, bet 4, 3 bramki i bet 5, 4 i ponad bramek. A więc mam nadzieję, że wszystko jasne. Startujemy jeszcze raz. No, dobra, teraz to działa tak jak powinno, tak więc wy tam betujcie, a ja ustawiam skład, czyli myślę, że zacznę sobie od początku, chociaż... A czemu Ścislak nie ma kary? Czyli co, w Ekstraklasie jak ktoś zdobędzie czerwoną kartkę po dwóch żółtych, to nie ma zawieszenia na następny mecz? Aż nie, kurde, nie, niewiarygodne to jest.
Kara jednego meczu za każdą czerwoną kartkę, więc coś tu się chyba zbugowało, nie? Aha, czyli nie ma. Aha, dobra, kumam. Ile trzeba mieć blanciku, by móc obstawiać? Jeden wystarczy. Dobra, czyli co? Na bramce myślę, że zostawiamy Chudego, bo tutaj nam ładnie wyrzuca piłki. Na prawej musi grać Pustis. Środek. No Wiśniewski z Bochniewiczem, nie? Wiśniewski naprawdę bardzo dobre interwencje miał w poprzednim meczu. Bochniewicz też już ładnie ograny. Nie, nie odwoływałem się od kary. Na lewej Janza. Czyli tutaj bez zmian. Prochaska. Też bez zmian rozgrywać będzie. Ściślak dalej. No to nie, no to wszystko bez zmian, nie? Metzala, Mane tutaj też zostawiamy. Irka na prawej. Jimenez na lewej. I tutaj bierzemy Angulo. Dobra. Gryszkiewicz. Matuszek, Matras, Bajnowicz, Wolsztyński, Kopacz, Zapolnik i Giokumatis. No dobra, jesteśmy gotowi. Zapisujemy. No, betujcie, betujcie, bo ja tutaj dwa bety tylko mam. Dobra, zaczynamy. Widzę, że coś się ten Streamlabs zawiesił, bo wcześniej wam dał wiadomość, że już betting is open, ale nie zaliczył wam nic, nie? Tak więc jeszcze raz betujcie. O, dobra, są już nowe. Okej. Zobaczmy, co tutaj ciekawego. Starzyński w niego agresywnie. Zaczynamy. On tylko przypomina, znaczy, no to nie wiem, to większość z was musiała źle zabetować w takim razie, bo ja mam trzy bety zliczone tutaj, nie? Siemanko Pseo. Aha, dobra, tak, tak, bo tutaj nie ustawiłem minimalnie, czyli minimalnie można od 10. Poczekajcie, ja to pewnie gdzieś mogę tutaj ustawić. Nie, nie mogę. Czyli jednak minimalnie można postawić 10 blancików, maksymalnie chyba z 10 tysięcy. Tak, to głównie przez to, nie? Że właśnie widzę, że większość tutaj poniżej 10 blancików betowała i to dlatego. A ja nie mogę ustawić mniejszej ilości minimalnych blancików, niestety. Co tutaj się dzieje w naszym polu karnym? Ja pierdol. Dobra, już mamy tutaj w sumie 25 minutę, tak więc ja już zakończę betowanie. Dobra. I zobaczmy.
Żółta kartka dla Irki. No i zobaczmy od wznowienia Forens. Dawaj, przyjęcie, Anhulo, jedziesz! Kurde, ale on jest wolny. Dobra, będzie rożny, jest pierwszy cenny strzał, którego byliśmy świadkami. Mane dośrodkowuje lewą nogą. Do nikogo. Siema, Mateusz, witam, witam. Ściślak, ładnie sobie przyjął, jest Irka. Ten właśnie obiega, doskonałe podanie, Pustis, jest pole karne, Pustis dośrodkowuje, Anhulo, jest 1-0! Pierwsza brameczka i to do szatni, można powiedzieć, bo jeszcze 3 minuty doliczone. Opcja druga co oznaczała? Jedną bramkę. Dobra, mamy końcowe pierwszej połowy, no i schodzimy prowadząc 1-0, tak więc bardzo dobrze, nasze posiadanie, większość strzałów, dobrze, dobrze, i znów, a nie, tym razem Jimenez najgorszy, 6-3, wszyscy u nas dobrze lecą, widzę, Irka 4 razy sfaulowany, 5 driblingów, dobra, nie wolno wam się zdekoncentrować. I oczekiwania. Dobra, druga połowa. Szymon. Dobra, górnik w natarciu. Irka. Jeszcze Anhulo. Ale kurde, wszystko nam blokują, ale utrzymujemy się przy piłce, to najważniejsze. Prochaska, Ściślak. Do lewej strony Janza. Ależ ich trzymamy tutaj na własnej połowie, Mane, jaki strzał z dystansu. Dobra, kolejna nasza sytuacja, zobaczmy dośrodkowanie, Irka i jest bramka. Paweł Bochniewicz. Czyli dośrodkowanie, a Irka tutaj z asystą, tak jest. I Bochniewicz, pierwsza bramka w tym sezonie, czyli 2-0. Autobus teraz. Anhulo. Mane, znów z dystansu, ale prosto w Forenza. Mamy już 10 strzałów i 7 celnych, tak więc myślę, że bardzo dobrze zrobiłem, każąc im trenować właśnie ofensywę oraz stwarzanie i wykorzystywanie sytuacji. Zobaczmy, Ściślak też był bliski. Wiśniewski, ale znalazł Mane. Mane! Na spalonym! Ale jakie akcje oni tutaj tworzą? Dobra, Chudy. Chudy bardzo ładnie, bardzo przytomnie tutaj do prawej strony. Jest Irka. Też fajnie zagrał prostopadle do Anhulo. Wraca piłka do naszego prawego skrzydłowego. Jeszcze Anhulo w roli właśnie skrzydłowego i Janza. Utrzymujemy się cały czas przy piłce, ależ oni sobie tutaj rozgrywają. I jeszcze Anhulo. I Jimenez. Co to była za akcja? Uwielbiasz komentowanie FMA? No fajnie, miło mi, miło bardzo. Dobra, mamy 70 minutę, więc chyba czas na pierwszą zmianę, a więc Irka, bardzo dobra cena, ale już tutaj nie daje rady, a wiemy, że na tej prawej stronie no nie mamy za bardzo kim grać, tak więc chyba jeszcze raz będzie musiał wejść Kopacz. No dobra, niech wejdzie.
jako skrzydłowy, tak więc na razie jedyna zmiana, myślę. Czy na koniec streama będę pokazywał, kto ile ma punktów? No mogę, nie? Mogę. Kopacz właśnie dośrodkowuje, nic z tego. Hej, górnik, gol! La 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 la. Angulo! Co to było, jakie paralityki? Kurwa, no nie, Igor, co ty tam odwalasz? Dobra, Ściślak. Ale Jimenez ma ocenę tylko 6-4. Kurde, szkoda, że ten młody ma kontuzję, nie? Bo na lewą stronę tutaj, no, nikt za bardzo nie wejdzie. Dobra, czyli Jimenez musi grać, więc zmienimy Ściślaka. No to Wolsztyński na środek. Też ładnie rozgrywał piłkę w poprzednim meczu, jak wszedł. I dobra, już końcowa meczu, tak więc jeszcze zrobimy jedną zmianę. Wpuściłbym może Gryszkiewicza. Dobra, Gryszkiewicz za Janzę. No i cyk! Dwie bramki strzelone. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze może paść trzecia. Zobaczmy. Pustis nie było spalonego. Jeszcze Kopacz. Ma bardzo dużo miejsca do środkowania Jimenez, ale nawet nie doskakiwał do tej piłki. No i dobra, koniec meczu. Lesław? Co to za Lesław? Siemano Adam, siema, siema. Dobra, 2-0, czyli beta możemy zakończyć. Czyli dwie bramki. Widzę, że najwięcej z Was głosowało właśnie, że dwie bramki padną. Czyli tak, dwie padły. Dobra, cyk. I bet zakończony. Gratuluję zwycięzcom. Dobra, jestem bardzo zadowolony, 3 punkty zostają w Zabrzu. Jeszcze zobaczmy analizę na koniec. 4 błędy Angulo aż, 1 błąd Kopacza, a tak to widzę, że ładnie. Jirka z asystą, 6 razy sfaulowane, asysta Pustisa, celnie podawaliśmy, no i świetnie, świetnie to wygląda, nie? Aha, technologia, bo nie uznali nam tej trzeciej bramki, nie? Ale spoko, 2-0 i tak. Siema coach, siema, siema. Czy będzie bet, czy wywalą mnie do końca sezonu? To musiałby być taki długi bet, nie? Dobra, kolejny remis, 1-1, czyli mamy drugie miejsce w lidze w tym momencie. Pogoń może nas wyprzedzić. A tak to nie mamy za bardzo tutaj przeciwnika na razie. Dobra, no lecimy dalej, czyli czekamy na te 3 wypożyczenia. A przed nami Wisła Kraków na wyjeździe. A więc myślę, że teraz na treningu... aha, to jeszcze poczekam do jutra. I Brandy jest gotów do wypożyczenia. Czyli ten środkowy pomocnik. No dobra, dawaj go. Akceptujemy za darmo. Zdjęcie menadżera jest najlepsze, nie? Dobra, jest Brandy. Reakcja kibiców, ocena 2+, ale tutaj potencjalnie środkowy pomocnik na poziomie ekstraklasy. Czyli z nami jest do 2020 roku, gdzie też, znaczy kiedy też kończy mu się kontrakt z Weroną, ale oni pewnie... Co?
Co ty gadasz, że możemy sobie go przejąć? Ej. Ja to chyba robię, nie? Jeszcze tu ogarnę, który najlepszy ten gościu ze sztabu. O, asystent. Znaczy ten Kasprzyk. No dobra, niech zostanie. Czy mam facepack? Oczywiście, że mam. Odszkodowanie 425 tysięcy. No nie, nie będę tyle wydawał na Brandiego, nie? Trudno. Kolejna oferta naszego koordynatora. To jest defensywny pomocnik, środkowy pomocnik, Chorwat, z nawet dobrym potencjałem, tak więc w sumie niech przyjdzie. Dobra, 1-0 Lechia z Wisłą, czyli Wisła troszeczkę poturbowana po tym meczu z niskimi morale i Pogoń nas pewnie wyprzedza, tak, na drugim miejscu już są. Zobaczmy dalej, Legia 2-0 i Śląsk 3-1, tak więc jesteśmy na czwartym miejscu po dwóch kolejkach, ale to i tak na razie jest nieważne. Dobrze, czyli tak, na Wisłę najpierw rozpoczniemy, myślę, stwarzaniem i wykorzystywaniem sytuacji. Tutaj dam im odpocząć, przez dwa kolejne dni będzie tutaj obrona. Dobra, jeszcze zobaczmy taktykę Wisły. Dobra. Aha, nic mi się nie zapisało. Zajebiście. Dobra, to na razie zatwierdzę i jeszcze tylko sprawdzę, czy mamy tutaj raport? Nie mamy. Dobra, dawaj szybko. Knauer. Tak. Poczekamy sobie dzień na ten raport. Warszawia, mówisz? To o tą Warszawę chodziło? Kurde, odrzucił. Ajajaj. Alan Empereur odrzuca, ale to jeszcze raz spróbujemy, nie? Do skutku, myślę. Będę próbował. Marcin Najman pyta, czy jest to jakiś cwaniak. Same cwaniaki. ŁKS z Krakowią 2-1. Czy szukam młodych Polaków z potencjałem? Znaczy, ogólnie to szukam kogokolwiek, kto byłby lepszy niż moi obecni zawodnicy, kto by chciał przyjść do klubu i kto nie byłby zbyt drogi, a najlepiej z wolnego transferu albo za darmowe wypożyczenie. Bochniewicz i Jan Hulo, strzelcy bramek. Dobra, szykujcie się powoli na kolejnego beta. Dobra, jest Wisła.
A gra głową jest słaba. Bo nie wiecie, jego umiejętności mogą nam pomóc. Czyli dobra, już wiem, jaka to będzie, jaki to będzie kolejny trening. Więc tutaj zrobimy sobie obronę na ziemi po prostu. No dobra, lecimy. Kacper Głowinkowski, mówisz? O, a Danzi do nas przychodzi. No to świetnie. Zobaczmy, jak tam go przyjmą. 4 plus. Zadowoleni kibice. No i elegancko. Czyli Danzi z miejsca tutaj może wejść do pierwszego składu. Tak więc tutaj ze Ściślakiem, myślę, Danzi by walczył. A do kiedy ty masz kontrakt? Do wtedy, czyli raczej nie będzie nasz. Ale na 2 lata Danzi będzie naszym zawodnikiem. Dobra, czyli Kacper Głowinkowski. Ze Śląska. Za ile byłbyś do kupienia? 275 tysięcy. Dobra, ja na razie sobie go dodam do listy życzeń. Dobra, pomocników już nie potrzebuję. Teraz tylko ten skrzydłowy prawy by się przydał. I prawy obrońca. Broda, bramkarz. To w sumie też nie potrzebujemy. Czyżycki, niepewny. No, proszę bardzo, pokłócił się. Może zaraz będzie wystawiony na listę transferową. Ale w sumie nam niepotrzebny, jak przyszedł ten z Werony. To Czyżycki już niepotrzebny będzie. Damian Bohar. Z Zagłębia, ale to za drogi na razie. Na górnik, chyba że wypożyczyliby go, ale nie, nie chcą. No za drogi on jest, nie? Piotr Samiec Talar. Ogromny talent. Też pewnie nie do wyciągnięcia będzie. No, za bańkę. Ale... może wypożyczenie. O, do wypożyczenia by był. Koniec przyszłego sezonu. Normalnie, dawaj go. Za darmo. Najman, dobry troll. Dobra, MPR znów odrzucił, ale to do skutku, nie? Do skutku. Bełchatów również zużyło opcję wypożyczenia, ale to chyba sam Piotrek raczej chciałby grać tutaj w Ekstraklasie, nie? Bełchatów w pierwszej lidze w tym momencie. Dobra, myślę, że tego transu już wystarczy. Kurde, muszę sobie przypomnieć moją ulubioną piosenkę. Kurwa, poczekajcie, Moni się zapytam, ona będzie pamięta. The Melody, ja pierdzielę, jak ja mogłem jej zapomnieć, nie? The Melody, cyk i wjeżdża, nie? Ale to jak rozpoczniemy mecz, jak rozpoczniemy mecz. Na razie sobie włączymy na przykład to. No, lecisz? Lecisz. Dobra. Okej, krótko mówiąc, zarząd jest usatysfakcjonowany stylem, w jakim prowadzisz zespół. Zadowoleni są ze zwycięstwa 2-0, zachwyceni warunkami finansowymi transferu, w ramach którego Danzi został zatrudniony. Bardzo zadowoleni
z Brandiego również. No jak nic nie płacimy, no to oczywiście, że są zadowoleni. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak to wszystko wygląda. Tutaj na razie bez oceny. To nawet ten remis z Wisłą Płockim się tak mega podobał, zobaczcie. Dobra, czyli zarząd i tak jest zadowolony ze wszystkich naszych transferów, a kibice najbardziej niezadowoleni są z Brandiego. Taktyka. Gramy mało atrakcyjną piłkę, ale to się zmieni. I skład. Dobra. Cortis pogoni. Kurde, ty Wiki, ja ci muszę przyznać, że masz zajebistą pamięć, nie? Naprawdę. To ja nie przypomniałbym sobie na bank nazwiska Adenirana, nie? Pisz, to zostanie razem raczej w moim sercu do końca już, ale Adenirana nie przypomniałbym sobie za nic. A ty masz taką dobrą pamięć do tych nazwisk. Cortiego też raczej bym nie zapamiętał, nie? Nie masz szans. Przemek Bargiel. A to na środek, to już nie potrzebujemy. I Cielemecki. To też prawy skrzydłowy. Prawy, lewy. I to i na jednej, i na drugiej bardzo dobrze potrafi grać, ale 16 lat, czyli on nie może być wypożyczony, a do zakupu jest bardzo drogi, tak więc dziękujemy panu. Ja, Irka kontuzjowany. To kim ja zagram na tym prawym skrzydle z Wisłą? A Jezus. No dobra, zobaczymy. Aha, Franek, właśnie, jeszcze jedna rzecz dla, znaczy podczas, po której dowiedzeniu się postanowiłem jeszcze streamować, to, że dowiedziałem się, że mogę puszczać muzykę jaką chcę i wystarczy jedną rzecz tylko zrobić, nie włączać zarabiania, proste, nie będę zarabiał na tym streamie z reklam, ale będę przynajmniej mógł sobie słuchać muzyki jakiej chcę, nie? Wpisz tam synu Najman, pewniaki, super talent. Ej, Marcin Najman, proszę cię, powiedz mi, czy ty jesteś ogólnie tutaj jakimś stałym widzem, bo wydaje mi się, że tak, że zrobiłeś sobie nowe konto. Ja zaraz rozgryzę, kim jesteś, nie? Aha. Dobra, tego nie chciałem. The Melody zaraz poleci. Teraz sobie włączymy. Teraz sobie włączymy też kolejny banger, ale kurde, za to mogą mi zablokować film w sumie. Ale dawaj, w remiksie. Dobra. W gronie kandydatów do spadku. Nie raj tego dziadostwa. Aha, o tym mówisz. A, bo myślałem, że o czymś innym, stary. Chojniczanka. Też będziemy walczyć o Piotrka z Chojniczanką. Defensywa? No na wyjeździe gramy, nie? Tak więc ewentualnie... Pusty z Irką już tutaj mają. Dobra. Ewentualnie ostrożną bym mógł zagrać, ale chyba zaczniemy na standardowej z Wisłą. Dobra, i co z tym Metzem? No raczej nie, nie?
Raczej nie. Dobra. Zdobyliśmy liczbę 5 bramek ze 190 podań w polu karnym, ale ani jeden z naszych strzałów spoza pola karnego nie skończył się golem. Czyli zostawiam to tak, jak jest. Powrót Podolskiego do Zabrza. No, nie mamy na razie pieniędzy, nie? Fajnie by było Podolskiego tutaj ściągnąć, ale nie ma szans. Ciekawe, czy on ma tutaj... jakiś ulubiony klub, gdzie to jest? O, jest, miejsce urodzenia Gliwice. Ale nie ma. Nie ma nic ulubionego tutaj, widzę. Davila Bolua. No kurde, nie wiem, czy mam takiego zawodnika. A jest. Iworyjczyk. Kurde, nic o nim nie wiemy. Dobra, no muszę poczekać na raport w takim razie. Lech, kolejny mecz wygrany, tak więc już mają 9 punktów. Dobrze, Marcin, dobrze. Tak więc na bank jesteś tutaj z Gwardii Skopconych. Nie, tylko kurde, kim ty możesz być? Możesz być... kim ty możesz być? W ciemno? Mówisz? Aha, czyli ten małolat z mega potencjałem, znaczy determinacją, bardzo ambitny. Dobra, no to Żurek, kurde, kogoś mi tutaj znalazł. Dobra, niech zapraszamy go, jak najbardziej. Tego Davila Bolua brać w ciemno, mówisz? No ale co, wypożyczenie jakieś? Nie chcą wypożyczenia. A ciekawe, czy bym go mógł kupić. Za drogi. Tak, klasowy zawodnik może stać się kluczowym zawodnikiem, jeśli urzeczywistni swój potencjał. No ma piękną determinację. Z potencjałem to i tak nigdy nie wiadomo. No ale dobra, mamy, myślę, dobrego małolata. Niezły potencjał, nie? Zajebisty. Siemano, Dariusz. Siema, siema. Niestety skauci przynieśli nam sam szrot. Lechia 1-1 z Wisłą Płock. Tak więc w sumie dobrze dla nas. No dobra, czas na kolejnego beta, czyli na co teraz będziemy betować? Oktagon mnie zweryfikuje. Kurde, możesz mi dać jakąś podpowiedź, Marcin. Daj jakieś hinty małe. Naprowadź mnie. Dobra, to się skończyło. Jeszcze The Melody nie wejdzie. A niech będzie to. Dobra, skład myślę, że zostawiam taki sam. Nawet z kontuzjowanym tutaj lekko Irką zagramy, bo i tak nikogo na te prawe skrzydło nie wrzucę. No kurde, nie będę się tutaj zbyt długo zastanawiał.
Dobra, trzymaj się, Fiero, do zobaczenia. Dobra. Ten bet będzie polegał na żółtych kartkach, czyli ile żółtych kartek padnie w całym meczu, nie tylko naszych zawodników. I teraz tak, ja wam na czacie napiszę, jakie będą opcje, czyli opcja numer 1. Dobra, ja sobie to zrobię razem z tym. Czyli cyk, ile żółtych kartek padnie z Wisłą. I tak, czyli opcja numer 1 to będzie od 0 do 2. Kurde, po co ja to tu robię? Cyk, cyk, cyk. 2 to będzie 3. Do 5, 3, 6, 8 i 4 to będzie 9 plus. Dobra, moi drodzy, a więc patrzcie uważnie teraz na opcje, bo wskakują. Cyk, oto są opcje, czyli opcja numer 1, 0, między 0 a 2 kartki, opcja numer 2, 3, 5 kartek, opcja numer 3, 6, 8 kartek, opcja numer 4, ponad 9 żółtych kartek w całym meczu, przypominam. I już ustawiam beta. Czyli tak, opcja 2, 3, 5, opcja 3, 6, 8, opcja 4, 9 plus. Dobra. Startujemy z betem. Cyk. Pamiętajcie, że minimalnie można 10 blancików stawiać. No i dobra, zaczynamy. Takim samym składem jeszcze sobie zapiszę. Siema Mateusz. Właśnie skończyłeś oglądanie UFC. 3 minutki na tarczy. Siemano, Dawid. Dobra. Kurde, to już pół do 10 jest. Dobrze. Zajebiście trenują. Zobaczcie, jak oni w ogóle dobrze trenują, nie? Kurde, ale też kozak nuta. Kurde, byście mnie widzieli na asocie, nie? Ale... Dobra, ale do meczu miałem włączyć moją ulubioną piosenkę. Tak więc zrobimy takie przejście. Z reklamą jeszcze na YouTubie. Ale słuchajcie tego, to jest normalnie majstersztyk, nie? Niedługo 10 tysięcy subów, mówisz? Zobaczymy, nie? Zobaczymy. No uwaga. Ależ zawieruszenie pod naszym polem karnym, ale udaje nam się wybić piłę. Co robię na 10k? Jeszcze w sumie nie zastanawiałem się, co dokładnie bym zrobił, ale myślę, że pobiję to, co zrobiłem na 9k. Czyli w dupie w jeden dzień na kanał, nie wiem, z 10 filmów
A może zrobimy streama 24 godziny? No jeszcze nie wiem, nie? Na 10k goli dupę. Miałem powiedzieć, że na 10k może zgolę głowę, ale to jest za mało, żebym coś takiego zrobił. Tak więc mógłbym zgolić głowę w momencie, w którym was by tyle było, żebym mógł się z tego utrzymać, nie? Czyli myślę, że na 50 tysięcy mógłbym zgolić głowę albo coś takiego. Jimenez! Niecelnie. Jak zrobić jajecznicę? Nie no, ja to muszę pogłośnić, nie? Bochniewicz! I czerwona kartka dla niepsuja! Wasilewski wszedł, co ty gadasz? No uwaga, uwaga, zaraz będzie bomba! Jedziemy. I pierwsza połowa zakończyła się remisem. A nie, to kontuzja była. Ja myślałem, że czerwona kartka. Ja pierdzielę. Dobra, panowie. Jestem niezadowolony. Dobra. Dobra. Co to za nutka jest? Już wam wyślę na czacie. Kozak, nie? Ha! Kazak, kurwa, Kasi coś tam się zna na muzyce. Jeszcze raz sobie ją włączymy, jeszcze raz, bo jest tak zajebista, że jeszcze raz sobie ją włączymy, nie? Na drugą połowę, a jak? Dobra, rozpoczynamy drugą połowę. Perfekt watch albo Edytę Górniak. Kurde. No i puścili to mi na asocie, nie? Ej. Dostałem chyba 4 orgazmów wtedy, nie? A chulo! Kurde. Nic z tego, tylko rożny. Aha, właśnie, bet otwarty, ja pierdzielę, ace. Z tego zamieszania tutaj zapomniałem zakończyć bet, a nie? Dobra. Coś się tam zawiesiło, tak więc kilka razy pewnie będzie, że bet otwarty, bet zamknięty, ale jest zamknięty, nie? Hej. Dobra. Tutaj przechodzimy na pozytywną. Bochniewicz strzela. Jeszcze jeden rożny. Jaki plan na tą karierę? Tak jak widać, żeby dobrze się bawić.
O to mi głównie chodzi, nie? No i uwaga, uwaga. Czuję bramkę w powietrzu, nie, dobra. Wasyl nie trafia. Ale nie, no planuję ogólnie ten, no grać tutaj, nie, grać trochę. Nie będę mówił tam jakichś mega dalekich planów, że no, planuję tutaj wygrać Ligę Mistrzów czy coś, tylko po prostu. Fajnie by było chociaż Polskę wygrać, nie? Dobra, ja się tu skupię może na meczu, kurde, a nie na pajacowaniu. I ten Irka zawodzi, nie? Razem z Jimenezem. Dobra, tak to zrobimy. Planuję uniknąć wypierdolenia, dokładnie. To jest nasz cel numer jeden, nie? Główny, najgłówniejszy. Dobra, kopacz na lewej stronie. Kopacz leci, jest dośrodkowanie. Tutaj Wolsztyński, o Jezus. Tak, tak, cały czas w Hondzie lecę. Dalej pracuję tam, gdzie pracowałem. W sumie nic się u mnie nie zmieniło. Dalej spłacam pożyczki. Z bólem serca, ale już mam uśmiech na twarzy, jak widzicie. Już mam wyjebane, nie? Trudno. Ej, kopacz. Kurde, no... Bezbramkowy remis na wyjeździe z Wisłą to też może nie będzie jakiś mega słaby wynik, no ale spokojnie, bo tutaj jeszcze 10 minut jest, nie? Jeszcze Wisła może nam wjebać bramę zaraz. Kurde, jedynym, kto właśnie takie ma poczucie humoru, mówię tutaj o Marcinie Najmanie, jest ten. Jest Wik. I Bakao, nie? Ale oni, kurde, są tutaj na streamie, tak więc, kurde, to na pewno nie są oni. No i cyk, no i będzie remis 0-0. Ej, ej, ej. A co to nam wjechało? No nie jestem zadowolony, ja tutaj chciałbym widzieć chociaż jedną bramę, nie zobaczyliśmy żadnej, ale co nas interesuje to żółte kartki. Czyli, moi drodzy, mamy raz, dwa, tu bez kartek, czyli raz, dwa, trzy, cztery, cztery żółte kartki. Z tego hajsiwa z YouTube to pożyczki już dawno powinny być spłacone. No to tak. Za cały mój hajs z YouTube'a, który zarobiłem cały, cały, to ja nie wiem, czy by było na chociaż 6 miesięcy rat. Nie byłoby. No co ty, nie ma szans. Nie byłoby, bo poczekaj, przez 6 miesięcy rat ja muszę im oddać 3000 funtów. Czyli to jest ile? 15 tysięcy złotych. To no nie ma szans, że tyle zarobiłem. No co ty, nie ma opcji, nie? Jak ja może 1000 funtów w sumie zarobiłem. Z tymi wszystkimi dotacjami, ze wszystkim, nie? Dobra, czyli tak, becik zakończony. Cztery żółte kartki poszły, czyli najwięcej z was zagłosowało właśnie jak powinniście. No to cyk. Gratulujemy. Dobra, jeszcze jeden meczek chyba sobie zagramy, co?
Za co, w co tyś się tak wpierdolił z pożyczkami? Kurde, to jest chyba jedna z takich rzeczy, o których wstydzę się rozmawiać, bo kurde, nawet nie wiem, jak mam to określić. No, bycie idiotą to jest za mało powiedziane, nie? Po prostu wjebałem hajs, zainwestowałem, że to tak nazwę. I już nigdy więcej tych pieniędzy nie widziałem, nie? Ale tyle mam do powiedzenia tym wszystkim, co mnie wyjebali na hajs. Patrzcie na mnie. Jak się świetnie bawię mimo tego, nie? Kurde, za takie pieniądze ludzie się zabijają, nie? Bo to miałem długu około 20 tysięcy funtów. Czyli 100 tysięcy złotych. I co? Zmieniło to mnie, mój światopogląd, nie wiem. Spostrzeżenia na świat. Emanowanie energią pozytywną? Oczywiście, że nie. Zawsze będę taki. Taki. Kurwa, nigdy się nie zmienię, nie? Dobra, z Rakowem myślę, że tutaj jedziemy tylko ofensywę. A Raków, piąte miejsce w lidze, nie? 5 punktów, tyle samo co my. No dobra, czyli to nie może być takie hop-siup. Dobra, też sobie weźmiemy raporcik. I na razie te pierwsze kilka dni, czyli tutaj regeneracja, dobra, niech sobie odpoczywają, a tutaj we wtorek już polecimy na pewno z stwarzanie i wykorzystywanie akcji. Dobra. Tutaj i tak mamy cierpliwy atak, mamy obronę zaangażowaną, mamy taktykę, grę wewnętrzną nawet. To tutaj niech sobie odpoczną, tutaj im jeszcze dopierdzielę ofensywę i ataki skrzydłami. No i git, dobra, podoba mi się to. Lecimy. I znowu Irka, jeden z najgorszych zawodników u nas. No ale dobra, jeszcze czekamy tutaj na tego młodego ze Śląska. Dobra, mamy raport, ale to dobra, ja już tak ogarniam mniej więcej, co tam się dzieje. Pewnie jakieś piramidy, no coś w ten deseń, nie? Bo to nie była taka oficjalna piramida. I co jest najgorsze, to ja to zrobiłem dwa razy, nie? Nie, że raz, tylko dwa. Cóż. Dobra, kolejny remis. 1-1, korona z Arką. No tutaj w sumie czekam na Bajdu, aż się wróci. On wykazuje naprawdę ciekawy potencjał. Kubice nawet mamy, kurwa. Tak, Leon, tak. Leoś, też jesteś mistrz. Dokładnie, Andriu Kmicic. Dokładnie, nie? I Emperor znów odrzucił naszą ofertę. No to my dalej lecimy. Siemano, Rafał. Co ty gadasz, coach? Tak samo też? Złoty Góry obiecali Akasi. Z gołą dupą został. Hehehe.
O, kasa to nie wszystko. Ważne, że wiesz. Wiecie, mam dwie lewe ręce, no to oczywiście widać, ale dwie ręce, mam dwie nogi, mózg w miarę sprawny. Wiesz, nic nam nie dolega, nie? Bo kurde, dopiero prawdziwa tragedia to jest, jak jesteś jakoś ciężko chory, albo coś sparaliżowany, czy coś, nie? Chociaż wtedy... Nie chcę tutaj ujmując oczywiście ujmować się sparaliżowanym ludziom i tam niepełnosprawnym, bo oni też tętnią życiem, też są pełni życia, zadowoleni, kurwa, wszystko, nie? Tak więc najważniejsze, żeby tam się nie załamywać jakoś nie wiadomo jak. Dobra, czyli Piotrek ma tutaj bardzo dobry potencjał. Nie przejmiemy go na pewno, ale będzie u nas przez dwa następne sezony. Kurde, no jest jeszcze w tym momencie troszeczkę za słaby, żeby stawiać na niego w pierwszym składzie, ale chociaż mamy jakiegoś zmiennika na to skrzydło. Kolejna oferta naszego Żurka, no też jakiś tutaj potencjał i na prawą obronę, tak więc tam, gdzie potrzebujemy. Ci nie potrzebują. Dobra. Aha, podpompuj tego Emperura. Poczekajcie, poczekajcie. Gdzie to się kurde robiło teraz? A, wyraź zainteresowanie. Wypożyczenie. Siemano Szymon, witam, witam. Dobra, zaraz Raków. I co? Ostatni becik. Zaraz się zastanowię jeszcze, na co zabetujemy. O, na rożne myślę. No i będą rożne. I będzie gitarka. Raczej takim samym składem zagramy, czyli wszystkich tutaj nieogranych wyślemy do ogrania, a Talara sobie zostawię tutaj na zmianę, żeby był gotowy. Aha, może na jeden sezon wziąć. Dobra, spoko, zaraz spróbujemy. 2-1 Lech ze Śląskiem. I Pogoń z Wisłą. 4-0 Pogoń. I Pogoń teraz na pierwszym miejscu. Różnica bramek. Dobra. Ściślak świetne. Ależ się ładnie tutaj pokazuje na treningach. Bardzo ładnie. Mane. I Wiśniewski. Pięknie. Dobra. Defensywną z Rakowem? I to jeszcze u siebie? Nie, na pozytywnej lecimy. Dobra, znów odrzucił. Czyli na rok. Oj, Marcin, Marcin.
Trzecią Ligę Mistrzów masz w Pentagonie. O, stary Gontek, gratulacje. Dobra. Pierwsza runda Pucharu Polski. Losowanie. Zobaczmy, na kogo trafimy. Na Pogoń Siedlce, a więc spoko, powinno być dobrze. Ogólnie zarząd chce, żebyśmy doszli do ćwierćfinału. Pustis najczęściej ze wszystkich piłkarzy traci piłkę na rzecz rywali. Pustis jako wysunięty boczny obrońca. No spoko, możemy spróbować, nie? Ile było różnych w poprzednich meczach, już zobaczymy. Czyli tak, z Wisełką. Bo to będą różne tylko naszego zespołu, dobra? Tylko Górnika Zabrze, czyli w poprzednim meczu mieliśmy 10 różnych. Z Zagłębiem w wygranym meczu mieliśmy 7. I z Wisłą Płock mieliśmy 8. Aha. Dobra. Czyli teraz tak. Różne. No, myślę, że tak samo jak było poprzednio, czyli już wam wyślę, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Czyli tutaj będzie ile różnych padnie z kim to gramy? Z Rakowem. Dobra, czyli tak. To są opcje, czyli opcja numer 1 między 0 a 2 różne, opcja numer 2 między 3 a 5 różnych, opcja numer 3 między 6 a 8 różnych i opcja numer 4 ponad 9 różnych. Cyk i becik. Rozpoczynamy. Dobra, czyli ten Jędrzejczyk jeszcze do nas przyjdzie? No dobra, niech przyjdzie. Trzy plus może się bardzo rozwinąć, ale jest pozbawiony ambicji. Czyli raczej tutaj z niego nic nie będzie. Ale zobaczymy. Dobra, przechodzimy do meczu, czyli teraz w momencie rozpoczęcia meczu zakończę tego beta. Przesył blantów nie działa. Myślę, że działa, tylko chyba inna komenda jest, wiesz? Dobra, nic nie zmieniamy w naszym wyjściowym składzie, bo na razie co, nie przegraliśmy w tym składzie, nie? No to lecimy. O! Nie no, bez przesady. Okej. Okay. Ten silny jest, skoczny. Musiolik to samo. No więc kto tutaj będzie dośrodkowywał? Kun i Tudor. Bo Kun jest prawonożny, a Tudor też tylko prawa noga. No dobra.
Czy nie myślałem, żeby przenieść się na Facebooka, Chris? Raczej nie myślałem. Ogólnie dzisiaj, jak sobie tak pracowałem tutaj nad kanałem po pracy, to zauważyłem, że jest taka opcja, w której mogę zrobić cross stream, że stream i na YouTubie, i na Facebooku w tym samym czasie, nie? Ale nie wiem, czy się w coś takiego bawić. Dobra, 25 minut tutaj bez żadnej akcji. Dobra, teraz mamy akcję Prochaska. Zobaczmy, Bochniewicz, ale nie tym razem. Mamy kolejny rożny. Irka. Niecelnie. Na Polsacie możesz mnie polecić. Prochaska, bezpośredni strzał. Gliwa nie miał problemów. Akcja Rakowa, ale oddana piłka za darmo. No i Chudy, zobaczmy. Ja mu kazałem wyrzucać piłkę. Długie wyrzuty nawet. No, to zajebiście wyrzucił, ale... Angulo? Kurde. Jak tam sytuacja w Anglii? Pracujesz normalnie? No ja nie przestałem w ogóle pracować, nie? Ja pracowałem cały czas. Co prawda był tam okres czasu, że z domu. Kurde. Naszych dwóch środkowych pomocników oddało tylko 7 celnych podań. Dobra. Krócej podajmy. Przeszła ta piła, jeszcze Jimenez. No i co, tam był spalony, czy co? Pracowałeś ostatnio od 31 marca. No ja bym się tutaj zamienił z wieloma ludźmi, bo też sporo osób z mojej tam pracy nie pracuje, są na furlough, nie? Czyli tutaj to znaczy, że państwo ci płaci 80% twoich zarobków, nie? No kurde, ja z miłą chęcią bym se posiedział w domu za 80% zarobków. Kurde, ile ja bym miał wtedy czasu na nagrywki, jakieś tutaj streamy i tak dalej, ale no cóż, no trzeba robić, nie? I znów Irka daje dupy. No to dawaj, Talar, wchodzisz. Talar schodzący napastnik. Czyli co, ty jesteś lewonożny? Tak jest. No okej, tak więc na dwóch schodzących, czyli tutaj pustis właśnie będą się podłączać po te akcje ofensywne, będą ładnie obiegać. Dobra, lecimy. No, ładna piła na Talara właśnie, samiec Talar, dość ślaka. Jeszcze raz Talar. Kurde, ten Angulo, no. Ej. Ale lepiej już to wygląda, nie? Z krótkimi podaniami, dużo lepiej. Osiemdziesiąta piąta minuta, jeszcze mamy czas. Mamy akcję. Rożne, w tym momencie mamy 3 rzuty rożne. 85 minuta, pustis. Dośrodkowanie. Jeszcze Mane. Uwaga, zablokowany. Aha, zapomniałem beta zakończyć. Oczywiście, jak zwykle. Cyk, zakończone. Siemanko, uczyłeś się jak grać na moich filmikach? Co ty gadasz? Ale co, w FMA? Kurde, goście, ty się ode mnie nie ucz. My się dowiesz, jak zostać szybko wypierdzielonym, nie?
Dobra, 87 minuta się właśnie rozpoczęła. Może tutaj będzie jakaś akcja Talar. Jedziesz. Jedziesz. Jedziesz dalej. Anhulo. Pole karne. Anhulo! Nie tylko rzut rożny. To będzie czwarty rzut rożny. Kurde, nic nam nie wychodzi z tych akcji, nie? Dobra, jeszcze Wolsztyńskiego wpuszczę. Za Ściślaka. Kiedy jakiś zlot fanów Kasiego WK? Ty, no w sumie jeśli jakaś duża liczba osób by się zgłosiła, chociaż kurde, zrobiliśmy zlot w Polsce, to dwie osoby przyszły. Dobra, kolejny remis 0-0. Okej, okay, mordeczki, będziemy kończyć, bo ja tutaj miałem zamiar streamować do 9, już jest 10. Tak więc zagraliście poniżej oczekiwania, jestem niezadowolony z tego meczu. U siebie na stadionie tylko 0-0 z Rakowem. Dobrze, czyli tak, aha, jeszcze różnych nie sprawdziłem. Już sprawdzimy. Czyli rzutów rożnych mieliśmy 5, moi drodzy. Czyli opcja numer... opcja numer 2, na którą nikt nie głosował. Tak więc nie pogratuluję zwycięzcom, bo nie ma takich. Ale dziękuję za wzięcie udziału w tym becie. Dwie osoby, ale jakie? Nie, ja dziękuję stary tobie i Piotrkowi, że przyszliście wtedy, nie? Bo kurde, jakby nikt nie przyszedł, to wtedy mi się załamał chyba. Ale tak, nie poszliśmy wtedy na ilość, tylko na jakość, nie? Dokładnie. Dobra, mordeczki, będę kończył. Wystarczy już na dziś. Trzeba iść jeszcze z moją posiedzieć. Dobra, czyli co, podsumujmy, co się dzisiaj działo. A więc 3 mecze Ekstraklasy, jedno zwycięstwo, 3 remisy. Czyli dalej nie przegraliśmy jeszcze w Ekstraklasie, no to myślę, że tragedii jakiejś nie ma. Zobaczmy jeszcze, co powie nasz zarząd na temat tych spotkań. No, czyli tak, z Wisłą ten remis im się nie za bardzo podobał. A z Rakowem bardzo już się nie podobał, 0-0, nie? Dobra, mordy. Lecimy. Tak więc bardzo dziękuję za dzisiaj. I tak, jutro sobie chyba zrobię przerwę od streamowania. Jakiś tam odcinek może nagram. Bardzo prawdopodobne, że My League rozpocznę, nie? NBA My League. A kolejny stream najprawdopodobniej w środę. No, tak wstępnie umówmy się na środę, nie? Dobra, no to co? Dzięki, do zobaczenia. Siemano.